Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry Prince of Persia. Ostatnio znowu walczyliśmy z konkubiną, nie udało się zebrać idealną w końcu liczbę światełek, mam już dość tego zbierania po prostu. I możemy udać się do świątyni, odblokować kolejne moce, już przedostatnie, byśmy mogli dotrzeć do kolejnych zepsutych. Okej, znowu jakaś cutscenka w świątyni. Czy coś? Nope, najwidoczniej nie. Okej, dobra. Myślę, że teraz fajnie będzie pokonać sobie na przykład alchemika. On jest taki cool w ogóle. Więc weźmy sobie Krok Ormazda. Nie chcę mieć nic wspólnego z Krokiem Ormazda, ale niech będzie. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i Dolinie. A, czyli Cytadela to coś innego niż myślałem. Cytadela to miejsce działań łowcy, a nie wojownika, jak mówiłem w poprzednim odcinku. I mamy kolejną moc, która polega na tym, by nacisnąć trójkąt i oglądać animację. Księżniczka. Prawdziwa księżniczka. A ty? Kim właściwie jesteś? Nie ma za bardzo o czym mówić. Jej! Nie ma tak sprawnie unikać odpowiedzi. No tak, mówiłem, robią taki, nie wiem, obrót w powietrzu i lecą mi tyle. Ui. Czyli w ostatnim rozrachunku załatwimy łowcę i konkubinę. Na to wychodzi. Teraz pozbędziemy się alchemika. Wszystko stało się jasne. Byłaś martwa? Tak. Co? Jajco. Byłam, ale nie jestem, więc co za różnica? Chciałam dotrzeć do żyznych pól, żeby zobaczyć... I umarłaś? Tak. Żyzne pola zawiodły jeszcze zanim mój ojciec zniszczył drzewo. W takim razie wszystko w porządku. Drzewo się nie liczy. To mój ojciec zerwał zamek z drzwi do celi Arymana. Zrobił to, by mnie wskrzesić. Nigdy by tego nie zrobił, gdyby nie żal. On był... Był twoim ojcem. Naprawmy to, proszę. Nie możemy pozwolić Arymanowi uciec. To nie twoje. Tylko Aryman. Słyszysz, Arymanie? Zamierzamy to naprawić. Nie wydostaniesz się! A więc to tak zdobyłaś moce, gdy ojciec sprowadził cię z powrotem. Wciąż chcesz tej magii? Musisz tylko umrzeć i zagrozić światu. Wtedy będziesz potrafił robić to, co ja. Powiedziała bardzo wesołym głosem, ze wkurzonym wyrazem twarzy. Dobra. Okej, śmigajmy do alchemika. Okej, myślę, że to będzie C. Place budowy. Okej, jesteśmy ponownie tutaj. W ogóle ciekawostka. To nie tak, że tutaj zmienia się pora dnia czy coś takiego. Nie, tutaj po prostu poszczególne areny mają poszczególne pogody. Tak więc dlatego tu jest zielono, a na przykład u konkubiny jest cały czas noc. Tutaj nie ma cyklu dnia i nocy, do tego zmierzam. Dobra, jesteśmy w punkcie zero. O ile oczywiście książę się puści. No come on, dobra. Tak, cały czas się mylę, że to na kółko się puszcza, tutaj puszcza się na R2. Którędy najlepiej iść? Okej, dobra, wierzę na słowo. O, super, w kolejnym muszę mieć już 540 światełek, cudownie. Uwielbiam zbierać światełka. Pewnie nie zdobędę połowy z tego, co będę potrzebował.
A oto i misja dla prawdziwego terrorysty samobójcy. W sensie nie terrorysty, po prostu samobójcy. Trzeba spaść. O, można się chwycić. O, myślałem, że spadnę po prostu i gra wymaga poświęcenia ode mnie. Czy ja idę w drugą stronę? Okej, najwidoczniej tak. Nie mam pojęcia, po prostu skoczyłem bez sensu. Teraz tędy? Nie, jeszcze niżej, okej. Jej, kolejny wojownik Arymana. Na terenie, na którym teoretycznie nie ma prawa się pojawić. Nie, się nie pojawi. To się zgadza. Najlepiej do przodu. Znowu się udało fuksem. Chyba drugi raz w tym samym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje. I czy my dobiliśmy do celu, czy mi się wydaje? Nie, przecież nie możemy dobić do celu, skoro to jest jeszcze ładnie, prawda? Jeszcze raz. Kurde, coś daleka ta droga, coś mi tutaj ewidentnie... What the fuck? Czemu wysłał mnie tędy? Teleportacja, what the fuck? Co to ma kurwa być? No coś mi coś podejrzewałem, że ja tamtą ścieżką wchodziłem do tej lokacji, więc nie mogę na logikę iść nią dalej. Ale dobra, powiedziałem, dobra, ta wskazówka ewidentnie wskazuje tą drogę. Czy ja w ogóle mam zaznaczoną, no kurwa, jestem idiotą. Może jakbym zaznaczył, gdzie chcę iść, to może pokazało mi dobrą drogę. Mam kartofel zamiast mózgu. Nie zgadnę, tędy. No dobra, w drugą stronę, ale wiadomo o co chodzi. Jestem taki głupi. Tyle czasu zmarnowanego. Hop. Co tam zaszło? Prince złapał się powietrze zamiast deski. O, teraz troszkę lepiej. O! A teraz nie złapał się pierścienia. No dalej, hopsaj, panie. No panie! Co pan kurde robisz? O, dobra, te opóźnienia, to jest to właśnie. No come on! I znowu... Aż mi pad wypadł z rąk. No i fajnie, i fajnie. No i zacnie. No już. No fajnie. Musiałem się puścić. Książę nie chciał iść w żadną stronę. What the fuck się dzieje z tą grą? Baguje się czy co? O, to opóźnienie! A nie mam cierpliwości na tego typu rzeczy. To jest, no kurwa mać, proszę cię. Trzymaj się. Na górze co jest? A, na górze jest to światełko. No to weźmiemy. Co wzięte, to wzięte. Dobra, jesteśmy w nareszcie kolejnym... kolejnej miejscówce zepsutego. Fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że nie są za trudne. Czemu miałby być? I tak nosisz rękawice i buty na nogach.
Elika miałaby gorzej. No! No! A, szlak mnie trafia. Bum. I spieprzaj. Okej, here we go again. Tak, teraz powoli już naciskam przyciski, żeby przypadkiem nie wybić się tam, gdzie nie chcę. Dobra, mamy checkpoint, w sensie powierzchnia, w której stanęliśmy, po prostu o utrudniacze od pana wojownika. Okej, okay, dobra, i mamy... Żyzne pole znajduje się na spodzie tego zbiornika. Okej. Okay. Umieściliście żyzne pole na samym dnie. Pod wodą jest najlepiej chronione. To dobrze! Na przykład jakby ktoś, nie wiem... Założy się zresztą, że to właśnie dla mnie alchemia. Tia... Tam ta płyta chyba prowadzi na dno. Próbuję zepsuć żyzne pole. Jesteś gotowa na kłopot. Bo jeśli będziemy musieli popływać w zepsuciu, to... Nawet nie mam ręcznika. Okej, okay, wracamy do Prince of Persia. Wybaczcie dziwne cięcie, które dla was było sekundą, a dla mnie jest dniem, dosłownie dniem. Tak minął dzień, od kiedy ostatnio nagrywałem. Niestety, żyzne pole znajduje się na spodzie tego zbiornika. To już chyba słyszeliśmy. Pod wodą jest najlepiej. Nieważne. Tak, musiałem zrobić to i owo, dlatego nie mogłem usiąść z powrotem do nagrywania. Tak, najlepsza, tak, pamiętam mój wywód na nawet co mówiłem przed tym dialogiem, czyli tak, najlepszy system obronny dla żyznego pola ever. O ile ktoś nie umie pływać, to nigdy się tam nie dostanie, prawda? Nigdy nie wpadli na to, że ktoś będzie chciał wypełnić tą wielką misję z spaczeniem, albo lawą, albo coś. Wiadomo, takie rzeczy nie zdarzają, nie tutaj, nie w grach, wiadomo. Ach, to latanie. Uiii. Jakkolwiek ja mam tutaj mało udziału, to wygląda to strasznie efektownie, to trzeba przyznać. Op. I siema. Wow, czy mi się wydawało, że przeleciliśmy przez te... Przez spaczenie, znaczy zepsucie, przepraszam. Co drogą jest to chyba jedna z pierwszych w pełni spolonizowanych gier na konsole, właśnie Prince of Persia, które właśnie ogrywamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie kojarzę gier z polskim dubbingiem na konsole PlayStation 3 przed wydaniem Prince of Persia. No i jesteśmy. Jej. Nie przyszło ci to do głowy, zanim weszliśmy do tej gigantycznej. Ty też się pomysłu nie popisałeś, więc daj dziewczynie spokój. Okej, okay, i mamy oczywiście naszego kochanego alchemika. Nie opuszczaj mnie. Czemu miałbym? O, świetnie. Coś mi nie wyszło. To się nie, jak dolatuje do brzegu, to... Teleportuje się, podobnie jak to robi konkubina. Nie ma tam fajnego finishera niestety. O, ty skubańcze, blokujesz, co? To masz, Eliko. Zajebiście magiczny atak. Leczy się skubany. A, cholera. Co
To cholery nie irytujące, jak się teleportuje się, wiecie o tym? Bach! Eiko, finish him! Okej. Okay. I ponownie brak finishera, nasz boss po prostu wyparował w podłodze. Chyba nie musimy dochodzić, co zamierzamy. Właśnie, po co rozgryzać czyjeś plany, skoro można je po prostu powstrzymać, prawda? Logika. Nie napełniać się wodą? Te mechanizmy są prastare. Prawdopodobnie żaden już nie działa. Nie słyszałem stanowczego nie. Nie po to tu przybyłem, by na środku pustyni się utopić. Zjeżdżajmy stąd. A co? Mimo tego, że potrafisz biegać po płaskich ścianach, spinać się i walczyć z potworami, to nie potrafisz pływać? A, chociaż rzeczywiście powiedzieć krewnym Altaira, co? Może nie w tej chwili. Wydostaniemy się dzięki tym płytom. Jak zwykle. Wrócę do cywilizacji, wezmę kąpiel. Długo i przyjemnie. W czystej wodzie, z pachnidła. Jeśli masz ochotę na drapanie po plecach, to dostaniesz specjalną szczotkę. A może ty mnie podrapiesz? Alchemikowi wszystkie te rzeczy. Zapiski nie mówią, czego dotyczyły eksperymenty. Opisują jedynie okrucieństwa, jakie przeżyli nasi ludzie. Czyli był zły, bo był zły po prostu. Okej, to śmigamy. Trzeba się wydostać i śmigać do kolejnego żyznego pola. Wow, to był daleki rzut, to trzeba przyznać. I bete... Aha, dobra, to jest potrzebna żółta, no tak. Jasna sprawa. Dobra, no to śmigamy teraz tutaj. Prowadź mnie, Eliko. Tylko tym razem dobrze mi prowadź. Jej! Umiejętnie. Dobra, udało się. Na górze jest ziarno, prawda? Tak właśnie myślałem. Jej, jeszcze tylko niecałe 200 ziaren i będę mógł odblokować kolejną moc. Zacnie. Znaczy ostatnią już w sumie. To dobrze, że ostatnią. Ja miałem zabrać cały tydzień, bo tych światełek jest 1000 jakby co. Miał zebrać cały 1000, naprawdę to nie było łatwe wyzwanie. A dobra, to ja mogę zejść, to tutaj sobie zejdziemy. O, całe jedno. Jej. Chociaż w sumie nie było za dobrze ukryte, to co się dziwić. Wszystko zmienia się nie do poznania. Okej, górą czy dom? Chodźmy górą. Wydaje się to lepsza trasa. Znaczy bardziej obfita w światełka. Ta BTW zaraz pokażę wam śmieszny efekt. Może zwróciliście już na niego uwagę, ale jakbyście nie zwrócili, to i tak wam go pokażę. O, bo nad miejscami, gdzie mamy ciemność, mamy takie jakby mroczne wiry, takie jak tam. A nad miejscami, gdzie uratowaliśmy żyzne pole, mamy taką rozświetloną jakby łunę, okrąg w powietrzu. Fajna sprawa. Co je utrzymuje na niebie? Aryma? Nie, to dzieło alchemika. Tak, pytał o balony jakby co. Myślisz, że można dzięki nim latać? Kiedy to się skończy, powinny zostać zniszczone. Dlaczego chcesz je zniszczyć? Zrodziły się z dotyku zła. Ta ziemia powinna zostać oczyszczona. No tak, no, nie do końca fajne podejście, Eliko, skoro... No fajnie. Nie do końca fajne podejście, Eliko. W ten sposób tamujesz naukę, zwłaszcza, że te balony nie mają nic wspólnego ze złem. Po prostu są balonami i tyle. Ciekawostka. Mimo tych całych wież obrotowych mechanizmów, to w dalszym ciągu nie znali balonu z powietrzem, nie? Do latania. Tak, wolę klikać co chwilę ten drogowskaz, żeby jednak
nie zarąba się w akcji. Bo wiecie, po co się potem cofać, tak jak już to raz robiliśmy w tym odcinku. Jej, tęcza dalej tu jest. Opsa. Nie! Come on! Odruchowo odskoczyłem, a wiecie, tam były te... pnącza do złapania się. Pośpieszyłem się po prostu. Generalnie to jest ciekawa sprawa, bo ta gra jest już stara w tym momencie. To jest rok 2008. Mamy... Jezu, który kurwa mamy rok? 2014, 2013, whatever. Coś koło tego pewnie. To ile ta gra już ma lat na karku? No przecież 6 czy coś koło tego. Więc o co tu chodzi? A parkour w dalszym ciągu wygląda lepiej niż na przykład w Infamousie 2. Okej, wybaczcie cięcie znowu. Tak, to właśnie co mówiłem. Mimo tego, że gra wyszła już tyle lat temu, to ma już na koncie 6 lat, jakby nie patrzeć. Ale w dalszym ciągu na przykład parkour wygląda lepiej niż taki na przykład Infamousie 2, który jest, wiadomo, nie jest też najnowszą grą, ale wyszedł dużo później niż Prince. Nie zawiedziemy. Chodź tu. Nie ma mowy. I teraz kolega wypadnie. O, tak właśnie myślę. Regeneracja ci nie pomoże po prostu. Dopchnięcie do krawędzi i tyle. Okej, znowu śmigamy w zrażone powietrze. Musimy się szybko wydostać, bo inaczej padniemy. Tak, jeśli po prostu za długo będziemy z nim spać, to... Spać, stać! To po prostu... Gra nas tutaj ukaże z tym cofnięciem do checkpointa. Jupikajej. Dobrze, tam Elika może przelatywać sobie przez te pnącza, wiadomo. Ma magię. Magię odpowiedzią tej grze na wszystkie pytania. Jest ktoś w domu? Sądzisz, że to dobry pomysł ostrzec ich, że nadchodzimy? Może są na tyle głupi, żeby sprzedać własne dusze. Ale nawet oni już wiedzą, jaki jest napis. Tam jest płyta mocy. Dzięki, że pokazał ją palcem. To na pewno ułatwi poszukiwania, czy coś. Masira de Shanti. Ale ciekawe, czy sami Ahurowie widzieli, jak te płyty będą działać i ustawili je w takich momentach, żeby, wiecie, przeskakiwać z jednej na drugą, czy po prostu było to dzieło przypadku. Panie alchemiku, zaraz z panem skończymy. Znaczy nie, to jeszcze nie jest ostatnia walka. Sorki, mój błąd. Chodź. Mam ochotę podprowadzić go pod wieżę i pierdzielnąć. No. Shut the fuck up. Sam się zniszczał ostro. Tak wiem, gro. Ej, co jest? Świetnie mi idzie. Wstawaj, Prince, wstawaj. Chciałem podprowadzić go pod wieżę tylko. Nie udało. Dalej, turlaj się. A! Cios z bara. Absolutnie nic to nie dało. Myślałem, że sprawi to taki większy damage. Macki! Przyzwał macki. Technika japońskiej kultury. Macki. Opędzę się od... No! Ta! Cheater się teleportuje. Tutaj! Zatrzymamy cię! Ja się nim zajmę. Dobra, jest twój. A, znowu zapomniałem. O, come on! On chce mój miecz! Nie oddam ci mojego miecza. A, daj.
Nie, radzę sobie spokojnie. Ach, kontra. Coś jeszcze? Idź mi stąd. Tak, te quick time eventy są tak jakby troszeczkę w grze zbugowane, ponieważ bardzo często po tym jak wróg zastosuje jeden, to od razu z miejsca przechodzi do drugiego. Pięknie. Super, kiedy jestem plecami do ściany, to on może mi zrobić finishera, ale znaczy może mnie po prostu jakby chwycić. Ale kiedy już ja ten... Kiedy już ja go podepchnę, to już tak fajnie nie jest. O, super. Zabrał mi Alikę i mnie. Nie, Sarge. Daj się ponieść. Pust. Jej, ogarnął mnie z psuciem. Pewnie zginę. Ogarnia cię zepsucie. Nie mogę cię uzdrowić. Mogę je tylko powstrzymać. Świetnie. Więc po tym wszystkim dołączę do wesołego klubu Arymana? Tylko Aryman potrafi tworzyć zepsutych. Więc po prostu umrę. Żyzne pole. Pocieszająca opcja. Oczyścić zepsucie, jeśli tylko uda mi się je powstrzymać do czasu, aż tam dotrzemy. Pośpieszmy się. Nie mogę mieć po prostu spokoju, wybaczcie. No dobra. Alchemik ogarnął nas zepsuciem. Musimy się spieszyć, bo inaczej kipnie nam się za długo. Znaczy po prostu zostaniemy zresztowani do tego momentu. Jeśli za długo będziemy się tak trzymać. Chociaż w sumie na dobrą sprawę nie wiem, czy to czyni cokolwiek to, że task książę jest pokryty zepsuciem, czy nie jest to po prostu efekt wizualny, który miał narobić Pietra graczom. Nigdy mi się nie zdarzyło od tego zginąć. No jakoś nie mam ochoty ani czasu sprawdzać, czy można od tego faktycznie zginąć. No dalej. Śmigamy. O, jest super, jeszcze zepsute powietrze. Cudownie. Zepsute powietrze, nie wiem co, kurde. Cząsteczek tlenu mu brakuje, czy co? Że jest zepsute. Gotowy by iść dalej? Cóż, moglibyśmy zostać tutaj. Piękny widok. Tak. Jesteś gotowy, idziemy. Jej, ten dialog był bez sensu. Na górę. Ta skubana ma jakąś barierę przeciwko temu zepsutemu powietrzu. Ja jestem zatruty. Ona nie może mnie uleczyć, mimo tego, że wyraźnie uleczyła siebie. A, coś mi się wydaje, że ktoś mnie tutaj ostro w konia robi. Fuck the system, nie? Bo gdzie jest to żyzne pole? Czemu wyjątkowo nie walczyliśmy z bossem na żyznym polu, tylko jest jakiś hektar od nas, tak jakby. To dziwne. Możemy się chwycić za ręce? O, jak romantycznie, czy coś. Widzicie, jakoś jesteśmy już hektar czasu w tym właśnie, w tym zepsutym stanie i jakoś nic się nam nie dzieje póki co, więc... Czy ma to jakikolwiek, no serio, efekt to naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić. Tak, byłem za blisko ściany i książę zamiast po niej po prostu skoczyć, to postanowił po niej przebiec. Jej. Zdarza się nawet najlepszym. Teraz będzie C. I w dół. Wiecie, dobrze, że książę wziął pod uwagę, że z drugiej strony też będzie taki pierścień, na przykład wiecie, nie zeskoczy, nie chwyci się pierścienia, a tutaj surprise, nie ma kolejnego, śmierć.
Okej, i dobiliśmy nareszcie. Czas sprawdzić, czy uzdrawianie zadziała. Zadziała, prawda? Zmieniam się w tego, w Venoma ze Spidermana. To jest hardcore. Teraz mi się skojarzył ten efekt, tak jakby. Dobra, lecimy, Eliko. Jej, mroczny efekt zniknął z ekranu. Pewnie książę zaraz się uzdrowi. Zadziałało. Zepsucie zniknęło. You don't say. Miło usłyszeć ulgę w twoim głosie. Myślałem, że masz pewność, że to pomoże. Chyba jednak możemy zmienić nasze przeznaczenie. Druga czarna brama została otwarta. Ano. Nie sądziłem, że uda nam się zajść tak daleko. Czas na kolejne niebezpieczeństwo. Jej, nasze życie jest takie fajne. Coś nam się udaje i w tym momencie... Znajdźmy więcej. W tym momencie... Pojawia się kolejne niebezpieczeństwo. Pogadajmy sobie. Co najbardziej niewiarygodnej rzeczy, jaką widziałeś w trakcie swych podróży? Nie wiem. Widziałem ich dużo. Wymień jedno. Co chcesz usłyszeć? O czymś, co zaparło ci dech w piersiach. Lodowe góry. Lśnią jak brylanty. Widziałem je, wielkie jak budynki. Głęboko niebieskie, oślepiające białe. Gdy ich dotkniesz, parzy. To chłód, ale zmienia się w ogień w twojej dłoni. I znika. Okej, czyli książę daleko zawędrował, patrząc, że jesteśmy w super gorących klimatach pseudo-Persji, a dotarł na jakiś lodowiec, więc no, musiał przejść niezły hektar. Dobra, jesteśmy w punkcie wyjścia, tam mi się przynajmniej wydaje, złapiłem sobie to. Tak, udamy się w tym odcinku jeszcze pod czarną blamę, Jezu, nie umiem mówić. Bramę alchemika. Dokąd? Okej, dobra, szedłem z dobrą kierunku. Nieprawdopodobne. I tam zakończymy odcinek i w kolejnym odcinku rozpoczniemy od ostatecznej konfrontacji z alchemikiem. Dziękuję. Proszę. Wziąłem, bo było po drodze. Proszę, gro, nie zwieszaj mi się tak, bo dostaję zawałek, jeśli się takiego dzieje. Moja konsola jest troszeczkę wiekowa i nie, wiecie, nie znam dnia ani godziny. Mam nadzieję, że nie są zatrute. O tak, typowy numer księcia. Znowu tak, odruchowo kliknąłem dwa razy. Dobra. Ostrożnie. Tak, tak. Możesz mi wskazać właściwy kierunek? Okej, tędy. Trzymaj się. Nawet kraina alchemika wygląda całkiem ładnie po tym, jak się ją już oczyści. Tyle światła. O, myślałem, że zahaczy się o to na górze i spadnę znowu. Opsa. I ta, muszę znowu wejść na górę, cudownie. No tak, brama była na samej górze. Okej, tam się już w sumie mogę teleportować, tak po prostu tak właśnie zrobimy. Teleportu, jakiegoś powodu nie mogę, co? No przecież jestem nie mogę się teleportować, bo jestem w krainie, do której chcę się teleportować, tak? A to, że ja chcę konkretnie teleportować się na żyzne pole, to już nikogo nie obchodzi. To jeszcze sobie wbiegniemy na górę. Zobaczycie tą trasę w wersji oczyszczonej. Bo ostatnio, kiedy nią biegliśmy, była zepsuta. I nie chodzi o to, że dziurawa czy coś. A, bo dobra, w sumie oszczędzam tego biegu. Co będę was nudził tym samym jeszcze raz.
Więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Już w kolejnym odcinku zagramy z gry Prince of Persia. W następnym odcinku zbierzemy się z Alchemikiem, więc na razie.